Witam wszystkich w kolejnym filmiku. Słuchajcie, to będzie taki szybki filmik, ponieważ właśnie wróciłam z zakupów. Dosłownie no tyle, co weszłam, pewnie jeszcze widać rumieńce na mojej twarzy, bo troszkę na polu jest zimno. I pruszy sobie delikatnie śnieg, także jest bardzo, bardzo fajnie, zaczyna się zima. Którą bardzo lubię, ponieważ zbliżają się moje urodziny, zbliżają się święta, także zima to zawsze był dla mnie taki bardzo, bardzo miły, ciepły, radosny czas. I tak jak mówię, byłam na zakupach. Ostatnio pokazywałam Wam w filmiku mój berecik szary, w takie wiecie wzorki, i pokazywałam Wam szalik. I niestety, słuchajcie, wczoraj ktoś mi te rzeczy wziął, ukradł, nie wiem. W szatni przebierałam się rano, śpieszyłam się i po prostu chyba nie włożyłam tego do szafki, tylko to zostało tam na zewnątrz, na takim krzesełku, i chyba to ktoś po prostu wziął, ponieważ no, w szatni wszystkie szafki są zamykane na kluczyk, także no... raczej by stamtąd nikt nie wziął, także nie mam tego, szukałam wszędzie, no nie mam tego i musiałam sobie po prostu kupić nowy szalik i nową jakąś czapkę, ponieważ no w zasadzie miałam tam jakieś stare rzeczy, ale chciałam coś takiego nowego kupić, wiecie, modniejszego, niż chodzić, wiecie, takich starszych, znoszonych już trochę rzeczach, i kupiłam sobie w H&M taki fioletowy szalik. W ogóle miałam ochotę na taki, za przeproszeniem, oczojebny granat, bo tam też były takie szaliki, ale zdecydowałam się na fiolet, jakiś taki no bardziej bezpieczniejszy kolor, i to jest taki kominowy szalik. W ogóle Olga, czyli De Oleska, zrobiła fajny film i ja w ogóle, czemu ja na to nie wpadłam? Moja mama też potrafi robić na drutach i też robi na tych drutach świetne rzeczy. I poproszę ją, żeby wykorzystała tam swoje resztki, włóczek, i zrobiła mi takie właśnie z dwa przynajmniej szaliki kominowe. Posłuchajcie, no nie ma sensu wydawać pieniędzy. Wiem, że moja mama ma schowane w szafach po prostu reklamówki z tymi włóczkami, to leży latami, nie ma co z tego zrobić. No i teraz będzie miała zajęcie na długie zimowe wieczory, także mamusiu, także będziesz miała zlecenie. Okej, także kupiłam taki szalik i słuchajcie, on kosztował chyba około 20 zł i są różne kolory tych szalików. Wiem, że były czarne i były takie w kolorze takim jakby łososiowym, łososiowo-szarym. Jest bardzo ciepły, bardzo miły i już go ubrałam, bo wybrałam się bardzo nierozsądnie na te zakupy bez żadnego jakiegoś szalika, tylko tak po prostu, o, byle jak. Mój chłopak wraca. Dobra, jestem i słuchajcie, tak jak nie wiem, na czym skończyłam, w każdym razie 20 parę złotych, bardzo fajny szalik, taki fajny, cieplutki, i już od teraz bardzo go lubię. I kupiłam też czapkę. Jest. Która też jest taka bardzo, bardzo ciepła, taka gruba, i zaraz ją ubiorę. Tylko ona ma jeszcze metki i nie wiem, po prostu ją trzeba sobie tak, wiecie, ułożyć na głowie, bo ona jest taka tu z tyłu troszkę większa. Bardzo mi się spodobała i bardzo mi się spodobał kolor i myślę, że będzie pasował do tego szalika. Także to jest taki mój ulubiony szalik i czapka w wersji zimowej, bo są bardzo podobne do poprzednich, tylko cieplejsze po prostu. Także kupiłam to, niestety, no może jakoś się znajdę tamte rzeczy, bardzo, bardzo je lubiłam. I odwiedziłam też, słuchajcie, The Body Shop. I tak, The Body Shop ma w swojej ofercie teraz świetne prezenty, takie wiecie, na święta, powiedziałabym, takie zestawy pakowane w różnych ładnych takich opakowaniach, pudełeczkach, torebeczkach, kosmetyczkach. Ja dostałam taki właśnie, jakby taką gazetkę z The Body Shop przy robieniu zakupów, i zaraz Wam pokażę. W ogóle wyszły nowe takie serie zapachowe, żurawinowa przyjemność. I tutaj właśnie w skład tej żurawinowej przyjemności wchodzi masło do ciała, jakiś balsam, krem do rąk, balsam do ust i tak dalej. Wyszła przyprawiona wanilia. Tu.
i radosna pomarańcza, także nowe linie zapachowe, takie typowo zimowe. Jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, to zapraszam. I właśnie takie różne zestawy, które moim zdaniem są po prostu idealne na prezenty. Oczywiście produkty z The Body Shop nie są tanie, ale myślę, że takie zestawy będą idealne na prezent, na przykład na gwiazdkę albo teraz na Mikołaja. I na przykład tutaj jest taki zestaw trzech masełek do ciała, niestety za 65 zł, ale jak na prezent dla kogoś, kto lubi takie rzeczy, to jest jak najbardziej ok. I te masełka mają pojemność 50 ml. Tutaj na przykład jest jeszcze taki zestaw, powiedzmy... No ceny są przerażające, ale fajne są te zestawy. Na przykład jest żel pod prysznic, masło do ciała, mydło, peeling i myjka w takim fajnym opakowaniu. Na przykład jeszcze jest zestaw w takiej torbie czerwonej, truskawkowy chyba, tak, truskawkowy. Są różne zestawy z zapachami, z balsamami perfumowanymi. I są też zestawy oczywiście dla facetów różne, na przykład krem do rąk, krem do stóp, masło do ciała, jakiś tam żel do włosów i różne tego typu zestawy w takich ładnych też opakowaniach. I co jeszcze? I na przykład dużo tego. Gdybym chciała Wam to wszystko pokazać, to długo by to zeszło. W każdym razie, jeżeli macie ochotę, odwiedźcie The Body Shop, już są różne tego typu właśnie promocje, można kupić zestawy i także zapraszam Was do The Body Shop. Jest co oglądać w każdym razie, nawet nie tyle kupować może, bo ceny są wielkie, ale po prostu warto sobie przyjść i pooglądać. Ja kupiłam sobie The Body Shop taki kominek, do którego wkłada się świeczkę i nalewa się troszkę olejku zapachowego na górę. I zawsze chciałam coś takiego mieć i wybrałam się tam i w końcu sobie kupiłam. I poprosiłam panią, żeby zapakowała mi na prezent, ponieważ ja bardzo lubię odpakowywać prezenty i przeważnie kupowałam coś w Douglasie, kiedyś kupowałam perfumy dla siebie i zawsze prosiłam, żeby pani mi zapakowała jak na prezent, bo przychodziłam do domu i to wszystko odpakowywałam i to było takie, wiecie, fajne. I jeżeli kupuje się coś w The Body Shop, to właśnie jest w takiej oto torebce papierowej, zwykłej i mi to tak zapakowała i można sobie wybrać albo czerwoną chyba bibułkę, albo zieloną. Ja wybrałam czerwoną, także zaraz będę odpakowywać i może nawet teraz. Uwielbiam. I kominek wygląda tak, nic specjalnego, słuchajcie, zwykły, prosty, biały. I kupiłam sobie olejek, słuchajcie, z aloesem. I tu pisze soft linen, ale co to znaczy? Nie wiem co to jest soft linen. W każdym razie pachnie bardzo ładnie. Jest bardzo delikatny, taki subtelny. Taki troszkę mydlany. Bardzo mi się spodobał i chyba właśnie podobał mi się najbardziej z nich wszystkich. Jak sobie uzbieram trochę pieniążków, to sobie kupię więcej tych olejków, by po prostu sobie mieszać. Jak na razie ten i dzisiaj będzie premiera. I do tego można było sobie wybrać za złotówkę. Jest taka promocja, że jak się zrobi zakupy do jakiejś tam kwoty, to można sobie wybrać albo, słuchajcie, rzecz pod prysznic, albo balsam do ciała, albo masełko do ciała. Masełko jest za 50 groszy, chyba powyżej 60 zł. No nie jestem pewna. W każdym razie ja wybrałam sobie balsam do ciała. Mogłam wybrać balsam do ciała i wybrałam ten grejpfrutowy. Tutaj jest 60 ml i pachnie bardzo fajnie. Takim rzeczywiście grejpfrutem. Pachnie intensywnie. Także dzisiaj będę go próbować, za złotóweczkę go mam, także fajnie, kolejna rzecz do przetestowania. I jeśli chodzi o The Body Shop, to jest wszystko, ale odwiedziłam też Superfarm i mam rzeczy w torebce, więc zaraz wracam.
I w Superfarm, słuchajcie, kupiłam. Gdzie są moje zakupy? O Boże. I w Superfarm kupiłam sobie Merz Special, te tabletki, witaminy na skórę, włosy i paznokcie, ponieważ były w promocji przecenione z 44,99 na 35,99. Także ja nie będę dawać 45 zł, wolałam kupić, kiedy były 10 zł taniej, także kupiłam i będę miała na zaś. I mam też żel do twarzy, ten żel L'Oreal z tą taką gąbeczką, zawsze chciałam ją mieć i wy pokazywałyście na swoich filmikach właśnie tą gąbkę i zawsze chciałam spróbować tej gąbeczki i zaraz będę próbować. I jak się ją można stąd wydostać? Halo? Nie wiem jak. Dobra, będę kombinować dalej. W każdym razie kupiłam też żel. Będę go używać, zobaczymy jak się będzie sprawdzał. I co jeszcze kupiłam? I tyle. I słuchajcie, to tyle. Oczywiście musiałam wziąć te wszystkie gazetki promocyjne właśnie z Superfarm. I słuchajcie, co tutaj ciekawego mają. Bardzo mają fajny zestaw, już widzę na pierwszej stronie, Taf, fajnie na prezent pod choinkę, bo często daje się pod choinkę właśnie kosmetyki. Jest tak, balsam do ciała, żel pod prysznic, dezodorant i peeling i to jest za 3 dychy. Także fajna rzecz. Mają, słuchajcie, bardzo tanie perfumy. Zachęcam Was do kupowania perfum właśnie w Superfarmie, bo są bardzo, bardzo tanie. Ja dzisiaj oczywiście się wypsykałam. Wypachniłam i z każdej strony pachnę inaczej, bo już brakowało mi ręki, a nie mieli tych testerów całych. Także już jestem cała pachnąca. I co ja tutaj widzę? Oczywiście tak na szybko nie zobaczę nic. Gdybym się bardziej w to wgłębiła, to może bym coś ten widziała. Jeśli chodzi o perfumy, to słuchajcie, widzę, że jest Orgaza od Givenchy. Za 119 zł i te perfumy trudno jest w ogóle dostać. Ja ich nie widziałam w perfumeriach, a tu widzę, że jest Organza. Fajnie. Na przykład Versace Bright Crystal jest po 130 zł, 30 ml. Co to jeszcze jest? O, jest na przykład Calvin Klein Into You. Miałam kiedyś te perfumy bardzo fajne. Za 130 zł, też fajne na prezent, takie cytrusowe. Oczywiście dla facetów też są promocje. No słuchajcie, masakra, ogólnie promocyjna masakra. Druga gazetka i co tutaj widzę? W drugiej gazetce, co ciekawego. Dalej, jeśli chodzi o perfumy, to na przykład Burberry Breed dla kobiet jest przeceniona 167 na 99 zł i to jest 30 ml. Tak wygląda Breed. I na przykład jeszcze Boss Orange. Perfumy przecenione z 178 na 130 zł. To są, słuchajcie, zdradzę Wam tajemnicę, ostatnio ulubione perfumy Florki. Tak wyglądają ulubione perfumy Florki, czyli Florence Beauty. Boss Orange. Bardzo ładnie pachną moim zdaniem. No, także zajrzyjcie do Superfarm, są fajne promocje. Ja te gazetki dopiero będę oglądać, ale w zasadzie nic mi się więcej tak nie rzuciło w oczy oprócz tych perfum, tych zestawów różnych, które są naprawdę w fajnych cenach. No i oczywiście Merz Special przecenione o 10 zł, także polecam. Ja pędzę robić coś na obiad, bo jestem głodna i nie tylko ja, więc idę coś robić.